Witajcie. Słuchajcie, temat kolejny, bardzo, bardzo interesujący. W sumie możecie się wypowiedzieć na ten temat, bo ja zupełnie nie wiem, co mam powiedzieć. Chodzi o elektrownię Turów. Wiadomo, że tam po prostu nie jest to w smak Niemcom, wiadomo, że Czechom też nie bardzo. No i po prostu znaleźli okazję sobie ludzie z tego całego kondominium w tej chwili, które rządzi. No i oczywiście będą zamykać. I teraz tak. Bogatynia, która się znajduje w bezpośrednim sąsiedztwie Turowa i pracuje tam masa ludzi, można ich liczyć w tysiącach, w sumie czy w samej kopalni, czy w elektrowni po prostu i całych tych wszystkich przyległościach związanych właśnie z tą elektrownią, to tak, 49% głosowało na Platformę Obywatelską. Dobrze, niech głosują. Ale powstaje pytanie. Skoro głosowali za Platformą i wiedzą doskonale, że Platforma zamknie Turów, czyli oni wylądują na bruku. Tak. Na tym się właśnie zatrzymałem, bo to jakieś zwarcie następuje po prostu w logice. Czyli głosuję na tych, którzy zabiorą mi pracę i chleb. Dość dziwna sytuacja i nie bardzo wiem, jak ją mam, czy skomentować, czy po prostu odnieść się do niej, bo zupełnie nie wiadomo, co to jest. Ale tak to właśnie wygląda. Oprócz tego, oczywiście, zagrożonych jest utratą prądu 3 miliony gospodarstw. Ciepła 3 miliony gospodarstw. I oni głosowali na ludzi, którzy im to właśnie zabiorą. Myślę, że tym się powinien zająć jakiś socjolog, albo psychiatra, bo ja po prostu nie wiem, jak to skomentować. Macie jakieś pomysły? Co tu w tej sytuacji? Bo to przekładając tak na zupełnie prosty język. Pamiętacie westerny? Myślę, że parę osób znajdzie się z tego pokolenia, które ja jestem właśnie, że siedziało przed telewizorem za mało lata i oglądało się westerny. Była to wspaniała rozrywka dla całej rodziny, ale to już minęło i nie o to chodzi. Tylko chciałem się odnieść do sytuacji, w której w każdym westernie był salon. W salonie było pełno i bandytów, i szeryfów, po prostu kowboi, wszystkiego tam było, cała masa. I oprócz tego był jeszcze pianista, który grał na pianinie i to wszystko tak właśnie wyglądało. Co było napisane na pianinie? Zawsze. Nie strzelać do pianisty. Wiadomo, był problem. Zabiją pianistę, no to kto będzie im grał? I to podobna jest sytuacja właśnie, bardzo właśnie podobna jest ta sytuacja do tego, co się tutaj dzieje. Zastrzelili pianistę. Kurde, nie wierzę. Po prostu... Dobra, poczekam na wasze komentarze. Do następnego, cześć.